Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, ostatnio w życiu robię dwie rzeczy. Gram w Hoja 4 i marnuję absolutnie całe dnie i biegam po mapie w Cyberpunku. No i w sumie też marnuję całe dnie. Chyba, że w tym Cyberpunku, tak jak dzisiaj, uda mi się odkryć naprawdę powalone ciekawostki i nagrać wam o tym odcinek. Także witam was w kolejnym odcinku z ciekawostek z Cyberpunka 2077, w którym pokażę wam niespotykane ciekawostki, ale też mój nowy, ulubiony, naprawdę powalony sekret, świetne nawiązanie do popkultury, niezauważalne szczegóły, nawet się zrymowało, czy sekretne dialogi z różnymi postaciami. Ale jeszcze zanim pójdziemy do filmu, szybkie przypomnienie, że na stronie neba.com możecie znaleźć giga tanie gry. Wszystkie. Cyberpunk? Taniej. Wiedźmin? Taniej. Hoj 4? Nie kupujcie tej gry, strasznie uzależnia. Taniej. Netflix? Akurat chyba drożej. Ale generalnie większość rzeczy jest tam naprawdę tanio. Sam korzystam z tej strony od lat i w razie problemów masz tam też profesjonalną pomoc, która ci pomoże. No i właściwie chyba tyle. A możecie korzystać jeszcze z mojego linka, tak też mnie wspieracie i dzięki, że to robicie. Naprawdę. Tuptajmy do filmu, bo nie mogę się doczekać, by na samym początku dzisiejszego odcinka pokazać wam fragment jednego z najbardziej powalonych sekretów, jaki naprawdę znajdziemy chyba w Cyberpunku 2077. Fragment, ponieważ cały sekret jest tak skomplikowany i tak świetny, że zasługuje co najmniej na kolejny godzinny odcinek. Ale od początku. Bo ostatnio natknąłem się na naprawdę coś świetnego. Sandra Dorset to jedna z najciekawszych postaci, jakie możemy znaleźć praktycznie w całym Cyberpunku. To ją ratujemy w jednej z pierwszych misji głównych dostępnych w grze. I to ona nie tylko powiązana jest z Jeffersonem Peralezem, ale również z prorokiem Garym i jego sekretem. I tak samo powiązana jest ona z Mr. Blue Eyesem i sztucznymi inteligencjami. I oprócz tych wszystkich notatek i informacji, które pokazałem wam w tych dwóch, według mnie naprawdę świetnych odcinkach, w których brała również udział Sarah Dorset, więcej informacji o niej możemy również znaleźć w tym oto miejscu. Kiedy przybędziemy w to miejsce, z początku ledwo co możemy znaleźć coś ciekawego. Zwykłe miejsce zbrodni, jakich w Night City przecież jest wiele, ale kiedy uporamy się z lokalnymi agentami Netwatchu i przeszukamy to całe miejsce zbrodni nieco dokładniej, znaleźć będziemy mogli tam kilka naprawdę interesujących rzeczy. Między innymi martwego człowieka, Netrunnera, ze skrzynką odbiorczą, która nic w sobie nie ma. No dobra, przyznaję, to akurat było mało ciekawe, ale w środku, w tym całym wanie, będziemy mogli znaleźć bardzo, ale to bardzo ciekawą notatkę, a właściwie zapis rozmowy Sary Dorset z pewnym nieznajomym. Zhakowałam konto CorpThing. Nazywam się Sandra. Bardzo, bardzo niebezpiecznie sobie pogrywasz z Nightcorp. Ten wydruk nie był mój, ale jeśli naprawdę jesteś tą, za którą się podajesz, to tak. Niebezpiecznie sobie pogrywam. Znajdę cię. Powodzenia. Najpierw musisz pokonać całą armię Netrunnerów. Na twoim miejscu nie ufałabym Nightcorp, chyba że chcesz, żeby cię wysmażyli. Skąd pomysł, że ufam komukolwiek? Zaufać korposom? Chyba cię pogięło. To dobrze. Wyciągnę własne wnioski, kiedy już cię znajdę. A teraz spadam, zanim Netwatch wsiądzie mi na ogon. A na samym komputerze znajdziemy listę współpracowników Sary Dorset oraz kilka naprawdę ciekawych raportów. Przypomnę, że generalnie Sara Dorset była i jest prawdopodobnie niezależną i głównie to samotnie działającą netrunnerką, która odkryła mroczny sekret Nightcorpu, mroczną sztuczną inteligencję CN07, za której to pomocą Nightcorp kontrolował mózgi Peralezów, o czym więcej mówiłem wam w filmie Najbardziej tajemniczy człowiek z Cyberpunka, sekret Mr. Blue Eyesa i jego mroczna historia. Chociaż jak się zaraz dowiecie, może niekoniecznie samotnie działającą, ponieważ od patcha 2.1, o ile się nie mylę, możemy znaleźć to wydarzenie, to miejsce zbrodni, a na komputerze Netwatchu przeczytać możemy. Czynności przeprowadzone przez mobilny punkt operacyjny NW na Badlandach zakończyły się częściowym sukcesem. Ustanowiono szyfrowane połączenie sieciowe z serwerem grupy netrunnerskiej podejrzewanej o współpracę z poszukiwaną Sandrą D. Połączenie zostało przerwane, prawdopodobnie przez Sandrę D., co uniemożliwiło pozyskanie pełnego zasobu danych dotyczących personaliów i współrzędnych grupy netrunnerów. Rekomendowane działania? Opracowanie pozyskanych danych w celu zawężenia obszaru poszukiwań. Cel? Ujęcie następujących członków grupy netrunnerskiej. Iden,
Coast View, Pacifica, Rabbit, Kabuki, Watson, Judgmental Monk, Luxor Heights, Dogtown. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tu mnóstwo ników i mnóstwo netrunnerów. Widzicie, ci netrunnerzy to prawdziwe, żywe osoby z prawdziwego świata. A ich konta nieraz możemy przykładowo znaleźć na Reddicie i bardzo często angażują się oni w pisanie postów czy komentarzy pod różnymi postami dotyczącymi właśnie zagadek z Cyberpunka 2077. Ale to jeszcze nie koniec, bo na samym blacie biurka w tamtym miejscu znaleźć możemy kod. Kod QR, który po przeskanowaniu przeniesie nas na stronę Netwatchu. Kiedy zawitamy na tę stronę, przywita nas napis Login. A jeżeli popatrzymy dokładnie zaraz koło tego kodu QR w Cyberpunku, będziemy mogli tam znaleźć kartkę z napisanym loginem oraz hasłem. Po wpisaniu tego hasła oraz tego loginu zalogujemy się na tą stronę, gdzie znaleźć będziemy mogli naprawdę interesujące zdjęcia, już nie z samej gry, a z prawdziwego życia. Prawdziwe życie i gracze. Podejrzane. Pomyślałem, coś musi być z tą stroną nie tak i ruszyłem ze swoim śledztwem głębiej. Część generalnie z tych zdjęć jest normalna, część z nich potwornie creepy, a część z nich zawiera jakieś ukryte numerki w sobie, jak przykładowo te zdjęcie. K***a mać ten kabel jebany. Zdjęcia te, tak jak powiedziałem, pochodzą z prawdziwego świata i są tam najróżniejsze lokalizacje, takie jak Wajda Głupski Lighthouse czy Konso Bomber Crash Site, który znajduje się w Torfino w Kanadzie. Oczywiście nie jest to początek ani koniec tej zagadki, bo ta zaczęła się już w 2016 roku i trwa aż 6 lat. Ale nie będziemy się, myślę, w tą zagadkę dalej zagłębiać, bo zdecydowanie zasługuje ona na osobny odcinek. To, co chciałem wam dzisiaj pokazać, to że w grze możemy znaleźć takie oto, myślę, naprawdę ciekawe miejsce i niki użytkowników z prawdziwego życia oraz kod QR, który przeniesie nas na naprawdę ciekawą stronę i myślę, że jest to dobry początek dzisiejszego odcinka. Mam to w dupie. Mogła teraz pomyśleć część ludzi, która kompletnie nie interesuje się cyberpunkiem i trafiła na ten film zupełnie przypadkowo. To też słowa, które mógłby powiedzieć każdy z przeciwników, który został zraniony przez pana Twardeusza i spora część osób ze środowiska LGBT. Proszę mnie nie bić, to taki żart był tylko. Pamiętajcie, by w życiu codziennym kochać bliźniego swego. No ale nie o tolerancji jest dzisiejszy odcinek. Chyba każdy zna pana Twardeusza. To dildo, którym możemy bić przeciwników po twarzy w cyberpunku i jest ono zaskakująco efektywne. Jest ono też nawiązaniem do pana Twardowskiego, ale to chyba na tyle znana ciekawostka, że raczej dzisiaj sobie odpuszczę szczegółowe jej omawianie. Pan Twardowski byłby jednak pewnie dumny, widząc, że jego dziedzictwo to, no cóż, taki sprzęcior. Ale dzisiaj chciałbym pogadać nieco więcej o jego czarnym odpowiedniku, czyli o jednej z naprawdę najlepszych broni w grze, która została dodana niedawno, bo w jednym z ostatnich patchy, jaki trafił do gry, w patchu 2.1. BFC 9000, bo to o nim jest mowa, to jedna z najgroźniejszych broni melee, jakie możemy znaleźć w całym cyberpunku. Jeżeli udamy się w to oto miejsce, będziemy mogli go dostać za darmo na naprawdę wczesnym etapie gry i siać terror. Wystarczy, że udamy się po skalę na sam dół do tego gościa, zabijemy go i zlutujemy. A podnieść będziemy mogli z niego właśnie tę broń i notatkę, która nam nieco więcej wyjaśni, dlaczego ten chłop chodził z wielkim dildosem przy sobie. No, co jest? Klient czeka na dostawę zabawek. To się nie doczeka. Zabawki poszły z dymem. Wyjebałem się awką koło tamy. Ja jestem cały dzięki, że pytasz. Ale potrzebuję, żebyś mnie stąd zgarnęła, zanim się zlecą złomiarze. Jutro, teraz muszę znaleźć innego dostawcę. Chyba sobie jaja robisz. Nawet nie mam broni. Poszukaj. Może została ci jeszcze jakaś pałka, bo jak mi je sprzedawałeś, to przysięgałeś, że są niezniszczalne. Sama nazwa, czyli BFC 9000, to w rozszerzeniu Big Fucking Cock 9000. Jest on nawiązaniem do Dooma i do broni BFG 9000, która to w rozwinięciu brzmiała Big Fucking Gun 9000. W każdej z części Dooma BFG 9000 był jedną z najtrudniejszych do zdobycia broni, ale również jedną z najbardziej satysfakcjonujących w użyciu, tak samo zresztą jak w Cyberpunku, jest BFC 9000. Minus ciężkość użycia broni, bo wystarczy w Cyberpunku spamić lewy przycisk myszy.
Nice. Żadna liczba filmów dla dorosłych nie przygotuje twojej ofiary na spotkanie z BWK 9000. Ataki przy wysokim poziomie wytrzymałości mają znacznie większą szansę na trafienie krytyczne. Kilka centymetrów ekstra gwarantuje jeszcze lepszy zasięg, a silne ataki zadają więcej obrażeń, również tych psychicznych. Ale pamiętajcie, nie zawsze chodzi o rozmiar, tylko o tym, jak się tym sprzętem posługujecie, a przynajmniej mi to zawsze mówili. Ale tak jak powiedziałem, niech was opis nie zmyli, bo to zdecydowanie nie są tylko obrażenia psychiczne. Dildos praktycznie one-shotuje przeciwnika silnym atakiem, co jest absolutnie powalone, szczególnie na początku gry. Co prawda nie jest śmiercionośna, ale i tak potrafi zadawać ból. Ból zdecydowanie odnoszą przeciwnicy, którzy w cyberpunku krzyczą takie słowa. Ała, kurwa, rzeczywiście! Naprawdę często możemy natknąć się na NPC, który krzyczy właśnie takie zdanie. I jest to nawiązanie oczywiście do pana Pawła z legendarnego filmu Paweł Jumper. Ała, kurwa, rzeczywiście! Ała, kurwa, rzeczywiście! Jest to też kolejne nawiązanie do niego, bo w poprzednich odcinkach pokazywałem wam już takie grubsze nawiązanie, czyli notatkę i rozbity motor na dachu budynku i świetnie podpowiedzieliście mi też w komentarzach, że jeszcze jedno właśnie takie małe nawiązanie możemy również znaleźć w cyberpunku. Świetne nawiązanie do serii gier Portal możemy również znaleźć w Cyberpunku 2077, a konkretnie w jednej z misji, które zleca nam Delamain. I w jednej z tych misji możemy znaleźć taką taksówkę, która to jest nawiązaniem właśnie do Portala. Znajdziemy ją na Coast View w Pacyfice. Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? I konkretnie jest to nawiązanie do GLaDOS, czy jakkolwiek się to czyta, czyli zaawansowanej sztucznej inteligencji, którą to znaleźć możemy zarówno w portalu 1, jak i w portalu 2. Nie dość, że GLaDOS ma nieomalże identyczny głos, jak właśnie Delamain w tej misji, to jeszcze część z wypowiadanych przez nią zdań pochodzi dosłownie z gry właśnie Portal. Ale Portal to nie jedyne takie nawiązanie, jakie możemy znaleźć w cyberpunku do innych gier. Co pewnie już wiecie, bo zgaduję, że kilka odcinków z ciekawostkami z cyberpunka już widzieliście. A jeżeli nie, no to polecam playlistę, którą znajdziecie w opisie, bo cyberpunk to naprawdę kosmicznie rozbudowana gra. W misji Kwestia Czasu pomagamy detektywowi Wardowi ustalić, gdzie znajduje się jego siostrzeniec. W celu ustalenia tego musimy włamać się do placówki laboratoryjnej, gdzie badano seryjnego mordercę, przy którym znaleziono właśnie but Randy'ego, czyli jego siostrzeńca. Jednak w tej placówce dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Znaczy tak ogólnie placówka badawcza jest w miarę normalna, ale dziecko w jakimś słoiku akurat jest dość nietypowe. I generalnie jest to kolejne nawiązanie do Hideo Kojimy lub gry jego produkcji. Konkretnie jest to nawiązanie do jednej z najładniejszych artystycznie gier, w jakie miałem okazję zagrać. Do gry Death Stranding, która wydana została w 2019 roku i która jest też jednocześnie jedną z najnudniejszych powstałych gier ever. Bo to praktycznie jest symulator kuriera i łazimy tylko z punktu jednego do punktu drugiego, ale w naprawdę pięknej artystycznej oprawie. W grze Death Stranding dziecko pełni dość nietypową rolę. Jest to tak zwane Bibi, czyli niemowlę umieszczone w specjalnym pojemniku, które działa jako swojego rodzaju duchowy GPS dla głównego bohatera i przewiduje, gdy coś złego na przykład się zbliża. Chociaż ewidentnie nie przewidziało one włamu do placówki laboratoryjnej, albo przynajmniej nie uznało nas za zagrożenie. Co jest dziwne, bo akurat jestem bestią. Absolutną bestią. I tutaj Conor McGregor jest coś pierdoli. No tak, spacja. Sometimes I look in the mirror and get little frights as well looking at myself because I am an absolute animal, a machine. A skoro jesteśmy już przy Riverze, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że River Ward to dosłownie jedyna postać, jedyny romans, co do którego Silverhand ma problem. Nie ma on nawet problemu z tym, jeżeli będziemy się bzykać z jego kumplem Kerym, co jest dość dziwne, ale ma pretensje, jeżeli za partnera wybraliśmy sobie właśnie Rivera Warda, czyli policjanta. HWTP, to idea ulic. O czym poinformuje nas w misji chłopiec z pistoletem, a właściwie na samym końcu tej misji. Chryste, V, nie wierzę, że każesz mi pieprzyć gliniarza. Rób co chcesz, ja znikam. Jackie Wells.
Tego gościa w Cyberpunku chyba naprawdę nie trzeba przedstawiać, więc po prostu nie będę tego robić. Bo każdy, kto grał w Cyberpunka albo nawet tylko ogląda ciekawostki, dobrze zna to imię i nazwisko. I teraz właśnie o naszym najlepszym przyjacielu sobie chwilę porozmawiamy. Jak dobrze wiemy, Jackie Wells w misji Skok na głęboką wodę umiera, ale po jego śmierci możemy jeszcze do niego zadzwonić i z nim porozmawiać. Niestety oczywiście odpowiedzi zwrotnej nie dostaniemy, ale jestem przekonany na 100%, że co najmniej 99% z Was nie słyszało wszystkich telefonów, jakie możemy wykonać do Jackiego, więc myślę, że to będzie ciekawe, jeżeli Wam teraz te telefony pokażę. Zacznijmy sobie od pierwszego z aż 6 telefonów, które możemy do niego wykonać, czyli nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Kontakt czasowo niedostępny. Nagraj wiadomość. Jackie, nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Co się z tobą stało? Wszystko tak strasznie się spierdoliło. Jeśli gdzieś tam jesteś, kurwa, co ja robię? Teraz czas na drugi telefon, czyli nigdy nie zgadniesz, co się stało. Nigdy nie zgadniesz, co się stało. Dex kazał mnie odwalić, oberwałem kulkę, umarłem, a potem wróciłem, ale z tykającą bombą zegarową w głowie. Jak w tych głupich filmach w stylu zabili go i uciekł. Nie mam pojęcia, co przytrafiło się tobie, ale spróbuj to przebić, mano. A, jeszcze Johnny. Długa historia, ale pewnie byś go nie polubił. Zawsze umiałeś wyczuć bullshit na odległość. I trzeci telefon, to nie ma sensu. Jackie. Nie, to nie ma sensu. To takie generalnie 3 podstawowe telefony, które możemy wykonać z tego, co rozumiem, zawsze. Ale jest jeszcze kilka sytuacyjnych telefonów, które odblokują nam się w pewnym miejscu albo po prostu na pewnym etapie gry. Zacznijmy sobie od 2 telefonów, które odblokują nam się tylko w momencie, kiedy zostaniemy zaproszeni na ofrendę. Bo jeżeli to zrobimy, będziemy musieli udać się do jego garażu i wybrać dla niego ważną rzecz, którą złożymy mu w hołdzie. Na miejscu spotkamy Misty, która będzie sobie siedzieć przed garażem Jackiego. Wraz z nią będziemy mogli wtedy wejść do środka do tego garażu i będziemy mogli z nią poszukać jakiegoś ciekawego przedmiotu. Po tym wszystkim będziemy też mogli zadzwonić do Jackiego i poinformować go o tym, że właśnie z Misty byliśmy w jego garażu. Rozmawiałem z Misty. Byliśmy u ciebie. Ta mandala, którą usypałeś, chujowo ci wyszła. Ale Misty była wzruszona. I ja trochę też. Więc dobra robota. Później za zadanie w tej misji będziemy mieli udać się na pogrzeb Jackiego. Jeżeli to zrobimy, to po tym wszystkim będziemy mogli również do niego zadzwonić i poinformować go o tym, że byliśmy na jego pogrzebie. Byłem na twoim pogrzebie. Ale to dziwnie brzmi, nie? Twoja mama jakoś się trzyma. Ma złamane serce, ale jest twarda. Przyszło dużo ludzi. Campo Horta też kogoś przysłał. Facet czytał z kartki, ale i tak, było w tym dużo szacunku i przyjaźni. Szkoda, że tego nie widziałeś. Podobałoby ci się. A ostatni telefon, jaki możemy wykonać zaraz przed misją Komu bije dzwon. Czyli zaraz przed zakończeniem gry. Jackie, nie będę więcej dzwonić. Zostało mi mało czasu. Wszystko niedługo się rozwiąże w ten czy inny sposób. Wiem, że przez cały ten czas gadałam do siebie, ale jesteś dobrym przyjacielem. Nawet kiedy nie macie w okolicy. Bez odbioru. Te 3 ostatnie telefony wykonać możemy tylko pod warunkiem, że zawieźliśmy Jackiego do Reaper Doka albo do jego rodziny i że wpuścimy Misty do garażu, bo chyba też możemy tego nie zrobić. No i oczywiście tylko wtedy, jeżeli wykonaliśmy tę misję, tę ofrendę. W innym wypadku ostatnie 3 telefony nie będziemy mogli wykonać. 6 telefonów, całkiem sporo, ale bez porównania z polskim NFZ-em. Tam wykonasz 60 telefonów, kiedy chcesz się zarejestrować i odpowiedź będzie mniej więcej taka sama jak kurwa u Jackiego. Tak się ostatnio wkurwiłem, że aż musiałem to powiedzieć.
Nie jest to też koniec dzisiaj o Jackim. W poprzednim odcinku mówiłem wam o motocyklach ARK i że firma ARK należy do samego Keanu Reevesa. Dużo osób powiedziało mi, że źle wypowiadałem tę nazwę firmy, po czym sami ją źle pisaliście, ale to już nieistotne. Dla sprostowania mówi się ARK. ARK? No i generalnie motor ARK, którym przemieszcza się Jackie, ma ukryty mały sekret, który tylko dostępny będzie, jeżeli wybraliśmy ścieżkę nomady. W misji Bilet Wstępu za zadanie mamy zdobyć Flatheada. Przed pójściem po niego spotykamy się z Jackie, kawałek przed fabryką Alfoods. Jeżeli właśnie wybraliśmy ścieżkę nomady, będziemy mogli porozmawiać o jego nowym motorze oraz o tym, co warto byłoby w nim wymienić. ARK? Piękna maszyna. Tanio wziąłem. Zaraz po tej robocie z Sandrą Dorset. Na taką bestię nawet z drugiej ręki nie starczyłoby ci, choćbyś wydał wszystko. No, trochę pożyczyłem. Ale opłacało się. Ale tę przelotową końcówkę wydechu bym wymienił. Myślisz? Dlaczego? Ładnie warczy i laski na to lecą. To nie warczy, tylko sprawia, że słychać cię w promieniu 3 kilometrów. Wgrałbym też poprawioną mapę wtrysku i dodał bandaże termiczne. Przynajmniej dopóki nie uzbierasz na modyfikację układu wydechowego. I Jackie generalnie się nas posłucha. Jeżeli po śmierci Jackiego postanowimy od mamy Wells przejąć po nim motor, będziemy mogli faktycznie zobaczyć, że zamiast 2 ma on teraz 4 tłumiki. I ewidentnie został również też delikatnie podkręcony, bo jeździ jeszcze szybciej niż wcześniej. A sama nazwa tego motoru później też się zamieni na stuningowany ARK Jackiego. Taki już stuningowany model dostaniemy też, jeżeli postanowimy od razu zacząć DLC zamiast podstawowej gry i wybierzemy ścieżkę nomady. Wiecie, z czym mi się kojarzy motor i samochód? Z drogą i autostradą. No to zajebiście! No tak, to całe przejście, jakie przygotowałem na tę ciekawostkę, bo będzie ona po prostu o autostradzie. Na nic lepszego nie wpadłem. Za to ciekawostka jest dużo lepsza. Wraz z patchem 2.0 do gry Cyberpunk została dodana autostrada, którą od teraz możemy się swobodnie przemieszczać. Tyle, że nie za pierwszym razem, kiedy tam podjedziemy, bo kiedy pierwszy raz będziemy się chcieli nią przejechać, będziemy świadkami generalnie rozruby na niej. Bić się tam będzie Trauma Team z Tigersami, którzy ewidentnie chcą załatwić klienta, którego to Trauma Team tam przewozi. Całe to wydarzenie będziemy mogli zignorować, albo się podłączyć i zacząć do wszystkich strzelać. Ale będziemy mogli też pomóc po prostu Trauma Team. Jeżeli zdecydujemy się tylko zabijać Tigersów, co wierzcie mi, nie jest takie łatwe, bo bardzo łatwo przypadkiem postrzelić pracownika Trauma Team i wszyscy zaczynają wtedy do ciebie strzelać. Ale jeżeli tego nie zrobimy, tak jak powiedziałem, na końcu po wyeliminowaniu Tigersów nastanie spokój, a Trauma Team nie będzie nas ruszać i zajmie się ratowaniem klienta. Klienta Gregorego Schulza. 3 noce nie spałem ze stresu. Chciałbym, żeby już było po wszystkim. Żebyście już mnie przewieźli na miejsce i żeby mi tamci wyjęli z głowy te petabajty danych. Rozumiem, ale nie ma powodów do niepokoju. Logistycznie cała akcja jest kuloodporna. Ale ja nie jestem. I to mnie właśnie martwi. Co jeśli jakiś netrunner zhakuje trasę konwoju? I sprzeda temu, kto najwięcej zapłaci? Nic takiego się nie wydarzy. Podnieśliście mi chociaż pakiet w Traumie ze złotego na platynowy? Oczywiście. Niestety pakiet Gregorego wcale nie został podniesiony, o czym możemy się dowiedzieć z zapisu rozmowy dyspozytorki Trauma Team. Mayday, mayday. Kontakt z wrogiem. Lokacja pod ostrzałem. Awałki uziemione. Ewakuacja pacjenta niemożliwa. Potrzebne wsparcie. Odmowa. Pakiet klienta złoty. Limit awałek 2. Wait a minute! Podnieśliście mi chociaż pakiet w Traumie ze złotego na platynowy? Oczywiście. Będzie normalnie podnoszony pakiecik. No i chyba pracownicy Trauma Team też mają takie zdanie, że gdyby nie my, to już by umarli, bo jeżeli ich uratujemy, kilka dni później dostaniemy wiadomość z podziękowaniami. Witaj, Vi. Tu Karolina z oddziału Trauma Team PXS. W imieniu całego zespołu TT-PXS chciałam podziękować ci za to, co zrobiłeś dla naszego pacjenta. To dzięki tobie przeżył atak ze strony gangu i, pod naszą opieką, powoli wraca do zdrowia.
Twoja czujność, odwaga i zaangażowanie to kwintesencja wartości, jakim hołdujemy w Trauma Team. Naszą misją jest ochrona słabszych. Teraz wiemy, że mamy w tobie sojusznika. Świadomość, że w Night City są osoby takie, jak ty, napawa nas optymizmem i pewnością, że wspólnie możemy uczynić nasze miasto lepszym, bezpieczniejszym miejscem. Uważaj na siebie i pamiętaj, że Trauma Team zawsze odpowie na krzyk wezwania. Kuloodporny plan. A wiecie, co jest jeszcze kuloodporne? Woda po kąpieli liny maliny. I w sumie zastanawiam się czemu, ale tak jest. Faktycznie jak w nią strzelimy, to się nic nie dzieje. Lina malina to generalnie popularna gwiazda Dogtown, jak sama siebie nazywa The Queen Beach of the Dogtown. I to właśnie o kilku ciekawych znaleziskach, jakie wokół tej osoby znalazłem, chciałem sobie chwilę teraz z wami porozmawiać. Zaczniemy sobie właśnie od wody po kąpieli, bo jest to ewidentne nawiązanie do wody po kąpieli, które to sprzedawały popularne influencerki w Stanach za jakieś kosmiczne siano. Między innymi Belle Delphine czy Amurant. Koszt takiego małego słoiczka po kąpieli Belle Delphine to jakieś 120 zł, a Amurant to jakieś 200 dolarów, czyli 784 zł. Oczywiście bez przesyłki, trochę dużawo, sporawo. Ale też z ciekawszych rzeczy w domu Liny Maliny znaleźć możemy przezroczystą torebkę z białą substancją i w pewnym miejscu w Dogtown możemy znaleźć jej drugi dom, jakieś miejsce, w którym nagrywa braindance'y. Właściwie ciężko mi powiedzieć, co to za miejsce i chciałbym właściwie was pytać, bo może wiecie. Może w tym miejscu mieszka jakiś fan Liny Maliny, a może ten gościu, co myśli, że jest Liną Maliną, tutaj mieszka. Ciężko mi stwierdzić, za to ta budka zasila lampki na tym posągu, co wygląda generalnie naprawdę świetnie. Świetnie, ale czy to dom Liny Maliny, czy co to właściwie jest, to nie mam zielonego pojęcia. Może akurat wy wiecie. Jeszcze jedno ciekawe miejsce w Cyberpunku 2077 możemy znaleźć o tutaj, zaraz przy rynku w Kabuki. I to wydarzenie zostało również dodane w patchu 2.1, który do gry trafił naprawdę niedawno. Jeżeli przybędziemy do tego miejsca, znajdziemy tam plamy krwi, które ostatecznie gdzieś nas zaprowadzą i martwego pracownika Arasaki z wbitą kataną w serce oraz leżącą obok katanę, którą to będziemy mogli sobie podnieść. Jeżeli tak jak powiedziałem, udamy się plamami krwi, dojdziemy do miejsca, gdzie znajdziemy kolejnego pracownika Arasaki, tym razem jeszcze żywego. Nie, ja nie chcę litości, błagam! Czy go zabijemy, czy też nie, to nie ma znaczenia, bo po chwili i tak sam umrze i po prostu wykrwawi się na śmierć. Z jego ciała będziemy mogli podnieść zapis rozmowy. I jeżeli przeczytamy ten zapis rozmowy, to wyjaśni się wszystko, co tu się wydarzyło. A więc to koniec? Tak. Kogo Arasaka po mnie wyśle? Zgadnij. Rozumiem. To będzie piękna walka, przyjacielu. Do ostatniej kropli krwi. Do ostatniej kropli. Byliśmy braćmi w życiu, będziemy braćmi w śmierci. Jak widać, doszło tam do samurajskiego pojedynku między dwoma pracownikami Arasaki, między dwójką przyjaciół, którzy razem odeszli na tamten świat. W dzisiejszych odcinkach często wracam do moich poprzednich produkcji i zrobię to po raz kolejny, ale ostatni. W odcinku 19 świetnych ciekawostek z Cyberpunka 2077 pokazałem wam świetną ciekawostkę, do której dostać możemy się tylko raz w grze, konkretnie w misji Koty w ciemności. Jeżeli wskoczymy w odpowiednim miejscu w tamtej misji na odpowiednią AV-kę w odpowiednim czasie, dostaniemy się na dach, a tam znaleźć będziemy mogli napis Well Done. Nie jest to natomiast jedyna tego typu ciekawostka, bo jeżeli w misji Cierni Gwiazdy w dodatku Phantom Liberty udamy się w tunelach delikatnie za daleko i zboczymy delikatnie z trasy, na końcu znajdziemy ścianę i napis Well Done But Go Back, czyli dobra robota, ale zawróć. I skoro mówimy już o dodatku, który wyszedł do Cyberpunka, zostańmy tutaj na chwilę, bo teraz pokażę wam kilka naprawdę fajnych ciekawostek właśnie z tego DLC. Generalnie w DLC Phantom Liberty za zadanie mamy uratować prezydent Nowych Stanów Zjednoczonych, bo ta wraz z genialną netrunnerką Songbird rozbiła się gdzieś w nowo, również dodanym regionie Dogtown. Lokalizację rozbitego statku prezydent dobrze znamy, bo musimy ją z tego statku uratować, ale gdzie rozbiła się Songbird?
Z początku nawet nie mamy zielonego pojęcia, czy ona żyje. Później kontaktujemy się z nią i okazuje się, że wszystko jest w porządku, a ona odleciała w dodatkowej kapsule ratowniczej i gdzieś się rozbiła. Jeżeli udamy się w to oto miejsce, dostaniemy odpowiedź, gdzie dokładnie, jak i czym rozbiła się Songbird. Kiedy przybędziemy do tego miejsca, zauważyć będziemy mogli, jak jacyś ludzie właśnie szabrują to miejsce tego wypadku, a po zabiciu ich będziemy mogli się dowiedzieć, co to dokładnie za miejsce i co tu się wydarzyło. No proszę. Kapsuła ratunkowa w środku pierdolonego Dogtown. Songbird miała twarde lądowanie. I pokażę wam tutaj trzy opcje dialogowe, bo są krótkie. Pierwsza... Chyba musiała zmienić trajektorię. Gdyby uderzyła o ziemię z większą prędkością, raczej nie byłoby czego zbierać. Ciekawe, ciekawe. Druga... Ale nic jej się nie stało. Ciekawe, ciekawe. I trzecia opcja dialogowa. Miała też sporo szczęścia, że to przeżyła. Raczej umiejętności. No i w sumie tyle. Tyle jeżeli chodzi o Songbird, ale zdecydowanie to nie koniec ciekawostek z DLC Phantom Liberty. Jeżeli w Dogtown udamy się w to oto miejsce, a konkretnie na koniec tego całego budynku Organit, będziemy mogli znaleźć tam naprawdę ciekawą cyberpsycholkę, która generalnie jest nawiązaniem do ekologicznej terrorystki z serii Batman, czyli do Poison Ivy. Zacznijmy od imienia i nazwiska tej cyberpsycholki, bo ta nazywa się Maggie Easley. I jest to bezpośrednie nawiązanie do pełnego imienia i nazwiska Poison Ivy, do Pameli Illian Easley. Zarówno Maggie Easley, jak i Poison Ivy zajmują się zaawansowaną biologią i genetyką roślin. W rozmowie, którą możemy tam znaleźć, wspomniane jest biohakerstwo, które jest bliskie działalności właśnie Poison Ivy, znanej też z manipulowania roślin i tworzenia toksyn. Warto również dodać, że zarówno Poison Ivy, jak i Maggie mają taki sam kolor włosów. Na jej komputerze znaleźć możemy maila, z którego dowiedzieć się możemy, że Maggie próbowała rozgryźć, dlaczego narkotyk zwany słoniem jest aż tak uzależniający i sprawić potem, żeby tak uzależniający aż nie był. Czyli w sumie zabiłem całkiem dobrą osobę. Pozostajemy przy DLC, a konkretnie to przy misji przesyłka do Los Padres. W tej misji generalnie robimy zasadzkę na Max Stack, by przejąć transportowaną Songbird. Na pewnym etapie tej misji musimy unieruchomić pojazd Maxstacku i potem ten Maxstack z tego pojazdu wysiada i mówi o takie oto słowa. Kim ty kurwa jesteś? Po angielsku brzmią one tak. Who the fuck are you? Jest to generalnie nawiązanie do słów Adama Smashera z serialu Edge Runners. Adam Smasher, hurry! Go on, kill the boy! Who the fuck are you? Jedno z szybszych nawiązań do słynnego. A może by tak rzucić wszystko i jechać na pyszną kawę w Bieszczady. Możemy też właśnie znaleźć w Cyberpunku 2077. Oczywiście troszeczkę inną, zmienioną wersję tego powiedzenia. Bym rzucił to wszystko. Cały ten syf bym zostawił. Bym, nie wiem, sadził warzywa. A przynajmniej z tym mi się to skojarzyło. Może to nawiązanie do czegoś innego. W kontrakcie zlecenie na potwora w Cyberpunku za zadanie mamy zabić Yotaro, szefa gangu Tiger's Claws. Jeżeli to zrobimy przed wykonaniem misji Dom Lalek i udaniem się do tego całego domu, kiedy będziemy rozmawiać z tym całym szefem tego burdelu, będziemy mogli mu o tej sytuacji wspomnieć, o tym kontrakcie i będziemy mieli dodatkową opcję dialogową, którą to całkiem możliwe, że nigdy nie słyszeliście. Mówią na ciebie Woodman, co? Adekwatnie, bo jesteś tępy jak kloc. Chyba nie rozumiesz sytuacji, w jakiej się właśnie znalazłeś. Serio? A co to kurwa za sytuacja? Myślisz, że się boję każdego, kto mi wlezie do biura? Chmury należą do Tigersów, prawda? Chuj cię to interesuje. Na pewno słyszałeś o Jotaro Shobo. Shobo miał wypadek. Shobo miał bardzo niefortunne spotkanie ze mną. I teraz już z nikim się nie spotka. Nie bądź jak Jotaro. Nigdy nie chciałem być jak on.
Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze go nie robicie i możecie wpaść na największy fanowski cyberpunkowo-wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Redania. Link macie oczywiście w opisie. Dziękuję Verufi za wsparcie kanału, a my widzimy się klasycznie za kilka dni. Do zobaczenia.